8 listopada w Filharmonii w Iwano-Frankiwsku w ramach przeglądu najnowszych filmów polskich oraz obchodów Dnia Niepodległości Polski odbył się koncert kwartetu smyczkowego Apertus. Na koncert zaproszono stanisławowskich Polaków, przedstawicieli instytucji lokalnych i władz miasta. Na rozpoczęcie wieczoru w imieniu konsula generalnego Jarosława Drozda przemawiała do zebranych konsul Sylwia Anduchar-Piechowska z konsulatu generalnego RP w Lwowie. Łuski kwartet smyczkowy Apertus przygotował na ten wieczór ścieżki dźwiękowe do polskich filmów, seriali i nawet filmów dla dzieci. W sali Filharmonii zabrzmiała muzyka z filmów Noce i Dnie, Poszukiwany, Poszukiwana, Daleko od Szosy, 07 Zgłoś się, Wabank, Kariera Nikodemo Dyzmy i inne. Publiczność przyjęła muzykę entuzjastycznie, a żegnała kwartet owacyjnie, bijąc brawa na stojąco. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem, spontanicznie, świetnie nam się grało, odbiór był cudowny. Świetny, tak, bardzo dobra atmosfera, tak. I też świetna akustyka. Zagrało nam się z taką lekkością. Apertus wystąpił w Stanisławowie po raz pierwszy. Muzykantki zespołu powiedziały, że z radością zagrają w Iwano-Frankiwsku za rok. Czy za rok chcą Panie przyjechać jeszcze raz? Tak, oczywiście. Na dłużej, żeby właśnie zwiedzić Stanisławów, bo dzisiaj tylko przespacerowałyśmy się troszeczkę. Znaczy, jeśli oczywiście zostaniemy zaproszone przez organizatorów, to z największą przyjemnością wrócimy na festiwal i na Ukrainę.